Witajcie! Dzisiaj odpakujemy model firmy Italeri Scania S730 Heinlein 4x2 o numerze katalogowym 3927 w skali 1-24. Model jest, tak jak na opakowaniu widzą Państwo, koloru żółtego. Opakowanie jest bardzo przyjemne w kolorze właśnie białym. A w pudełku znajdziemy instrukcję obsługi w kilku językach oczywiście, instrukcję jak na firmę Italeri przystała, jeżeli chodzi o ciężarówki, jest dosyć przejrzysta i czytelna. Zawiera oczywiście opis ramek, farby są nam potrzebne do pomalowania. Oraz w kolorze tak naprawdę cały pogląd modelu z każdego profilu, jak ma wyglądać, oraz deski rozdzielczej. Otrzymujemy również dodatkową notkę dotyczącą ewentualnych usunięć niektórych elementów z ramy w tym przypadku i ewentualnego wywiercenia dodatkowych otworów. Ponadto w tym modelu znajdziemy również elementy fotoprawione. Są to przede wszystkim elementy dotyczące emblematów oraz grilla ciężarówki. Kalkomanię znajdziemy. Naklejki imitujące chrom oraz lustra. Ilość ramek w tym modelu jest to równowartość. Ilość ramek w tym modelu wynosi 8. I tak więc zaczynamy. Mamy ramkę z elementami przezroczystymi, przeszklonymi. Są to okna, blenda, reflektory, głównie to reflektory i same szyby. Kolejna ramka jest oznaczona literką G i tutaj są elementy przedniego grillu, owiewki widzę, błotniki, wszystko to, co składa się na zewnętrzny wygląd tak naprawdę ciągnika wsiodłowego. Kolejna ramka o symbolu F, tutaj już mamy elementy takie jak baki, zbiorniki i nie tylko, bo niektóre elementy są z wnętrza kabiny tak naprawdę, typu na przykład kierownica, czy też tu widzę podramienniki, dobrze chyba z tego co widzę. Kolejna ramka i to są felgi. Felgi tym razem przychodzą do nas czarne, nie tak jak w poprzednich modelach, że one były chromowane. Ułatwi to na pewno sklejanie, bo jak wiecie, chrom zdecydowanie utrudnia klejenie. Kolejna ramka o symbolu, właśnie, jakim symbolu? Symbolu C. Są to w zasadzie elementy składające się na zewnętrzny wygląd kabiny. Znajdziemy tutaj lewy, prawy bok, dach, tylny bok, zderzak i frontowy panel tak naprawdę
samej ciężarówki. Kolejna mini ramka z symbolem E. I są tutaj przedstawione elementy wnętrza, tak samo jak ramka o symbolu D, również jest dedykowana do środka. Jest to środkowa część kabiny. Kolejna ramka o symbolu B. Jest to ramka z całym blokiem silnika. Siodło znajdziemy również tutaj, chłodnicę. Tak naprawdę wszystko to, co... Jeszcze kierownicę znalazłem. Ciekawe. Przedostatnia, a w zasadzie można powiedzieć, że ostatnia, bo ten kawalątek i ta ramka są o tym samym symbolu. I to jest symbol, już wam mówię, literka A. Tu znajdziemy baki paliwowe, wszystko co jest związane z pneumatyką, mosty, przednią oś skrętną i samą ramę. Tutaj zaś mamy elementy dotyczące tak naprawdę okablowania. W zestawie również dostajemy 6 gumowych gum dla opon, które przyjdą na felgi. To tyle byłoby na dzisiaj w tym unboxingu i zapraszam do kolejnych materiałów.